Witamy wszystkich. Prescott Knight tutaj na nasz kolejny Grammar Sunday, który naprawdę miałem czas w niedzielę to zrobić, więc jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj mamy nasz kolejny dzień na trybu warunkowy. My mamy dzisiaj trzeci tryb warunkowy. Conditional. Third conditional, to jest trzeci tryb warunkowy. Szybciutko chciałem rozmawiać o, przypomnieć, jakie są tryby warunkowe. Jest ważne, kiedy mówimy, to znaczy, że tam są tylko dwa wybory, więc jest teraźniejszy i przyszłość, i też jest przeszłość. A potem jest coś, czy to jest możliwe, czy nie. I szybciutko, pierwszy i drugi tryb warunkowy rozmawiamy teraz i przyszłość. A pierwszy tryb jest możliwy, drugi tryb nie jest możliwy. A ponieważ to już rozmawialiśmy wszystko o teraz i przyszłość, trzeci tryb warunkowy rozmawia właśnie o przeszłość. Więc tam mamy dwie części cały czas. Tryby warunkowe mają dwie części, to oficjalnie to się nazywa clause. I te obydwie muszą być w przeszłość. Więc tutaj mamy takie śmieszne konstrukcje, chyba trochę trudne konstrukcje, ale trudne. Różnica między łatwy i trudne. Łatwe rzeczy to umiem, trudne rzeczy jeszcze nie umiem. Więc to trzeba po prostu ćwiczyć. Tutaj jest if plus past perfect. I potem would plus have. Plus trzeci koma. Więc to jedyna rzecz, która będzie trudna z tym, że past perfect, chciałbym przypomnieć, że to jest zawsze had plus trzeci kolum, a potem mamy would plus have plus trzeci kolum. To jest, mamy dużo nasz trzeci kolum, więc to na, jeżeli nauczyciele robią sprawdziany, będą pełno tych nieregularnych czasowników, bo tak używamy w angielski. Ok, obie dwie części, pamiętamy, że kolejności tej dwie części to nieważne, więc możemy zacząć if plus past perfect would, tak? Albo możemy zaczynać would plus tam wszystko, potem if plus past perfect. Więc te dwie części obojętne, które kolejności. Jak używamy trzeci tryb warunkowy? To jeżeli chcemy pokazać żal, że coś nie było, albo że coś było, a jeżeli chcemy powiedzieć, że chciałbym, że to byłoby inaczej, albo chcemy powiedzieć, że po prostu, że było taka sytuacja, a co by było, gdyby coś było inaczej? Co by było inaczej kiedyś? Bo pamiętamy, obydwie części muszą być w czas przeszły. I taki typowy przykład, if I had studied more, if I had studied more, I wouldn't have failed the exam. If I had studied more, I wouldn't have failed the exam. Nie ma żadnych manipulacji albo rady życiowe, tylko chcę taki typowy przykład. Gdybym uczył się więcej, nie oblałbym oblałbym egzam. I tutaj trzeci tryb warunkowy jest bardzo ciekawy, chociaż dla mnie. Bo możemy bardzo łatwo zmienić konstrukcję, co naprawdę się stało. Więc tutaj na przykład, if I had studied, tutaj jest czasownik pozytywny, I wouldn't have failed, tutaj jest czasownik negatywny. Więc jak będę chciał powiedzieć, co naprawdę się stało, wszyscy czasowniki po prostu wymieniam do past simple i zmienię znak. Więc tutaj będę robił negatywne, a potem pozytywne. Więc mogę to powiedzieć na przykład I didn't study
Tutaj zamiast more to będzie bardziej logiczne a lot. A lot. So I failed the exam. I didn't study a lot, so I failed the exam. A my mamy tutaj study jest pozytywne, a tutaj study jest negatywne. Tutaj jest fail jako negatywne, więc tutaj jest pozytywne. Zmienimy znaki, a potem możemy zobaczyć, jak co naprawdę się stało. Więc te dwa zdania są dosyć równoznaczące. Na maturę na przykład kochają takie rzeczy. Napisz zdanie, które ma identyczne znaczenie, a używaj te słowo. A tutaj możemy robić bardzo łatwo. Często dają takie zdanie, a musimy pisać to. Więc trzecie bramkowe jest bardzo kochane przez maturę na takie rzeczy. To kilka rzeczy, które musimy uważać, jak używamy trzeci czerw rankowy, że tutaj had i would mają identyczny skrót. Więc czy to możemy robić taki przykład. I'd have visited you if I'd known you were in the hospital. I'd have visited you if I'd known you were in the hospital. Więc tutaj mamy taki skrót. Tutaj ten apostrofe de, to jest to would. A tutaj ten drugi de, to jest to had. I skąd możemy wiedzieć naprawdę przez kontekst? Would to jest czasownik modalny, więc zawsze musi być bez okolicznik, więc tutaj jest had. Had, jeżeli będziemy chcieli to używać had plus jakiś czasownik, to zawsze będzie trzeci kolumn. Więc to mogę wiedzieć, że tutaj jest bezokolicznik, więc tam musi być would. Tutaj jest trzeci kolumn, więc to jest, można rozpoznywać, który jest który. I wiem, co niektórych was myślą, że ale pen press, co będzie, jeżeli czasownik na przykład jest cut. Cut to jest wszyscy formy tak samo. Nie wiem, czy to jest pierwszy, czy drugi, czy trzeci kolumn, bo wszyscy są tak samo. A tak, to może być problem, że tutaj musisz patrzeć bardzo mocno na kontekst zdania, żeby wiedzieć, który to jest, would czy had. I czasami, powiedzmy, krótkie zdanie bez kontekstu, naprawdę nie wiadomo, jeżeli to pisze tylko na przykład wszystko zielone. I'd cut it. To naprawdę takie krótkie zdanie, nie wiadomo co to jest. Tak bez kontekstu to nie wiemy. Więc że to trzeci czy bramkowy to jest właśnie, że wszyscy bardzo ważne, obydwie części. I'd have visited you if I'd known you were in the hospital. Wiem, że ta osoba już nie jest w szpitalu. I też wiem, że nie byłem zwiedzać tą osobę, jak on był w szpitalu. Nie byłem tam, bo nie wiedziałem. Ale pokazujemy, że robiłbym to, gdybym wiedział. Więc to jest trochę, pokazujemy, że żal, że to nie robiłem. I taki rzecz. Obydwie części muszą być skończone. Tak, to też. A tutaj tak, robiłem jeden raz if, a tu, bo to tej kolejności nie jest ważne, jak to robimy. Trzeci tryb jest chyba najmniej używany, ponieważ wszystko musi być w czas przeszły. Za tydzień będziemy mieszać te tryby warunkowe i potem zobaczymy, jak są bardziej często używane, bo w moim skromnym zdaniem są kilka mieszane, które są bardziej często niż trzeci.
Trzeci ma taki specyficzny konstrukcję. Naprawdę nie możemy się bawić z tą konstrukcją aż tak bardzo, ale taki sytuacje matura to kocha, więc się to lepiej znać to bardzo dobrze i mieć można rozpoznywać, że taki past simple mogę bardzo łatwo robić trzeci czy warunkowy. Więc to jest bardzo przydatne na coś takiego. A to chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i miłego weekendu. I zobaczymy się jutro rano na Monday Fun Day. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe, bo mam coś, jakiś trochę fajny filmik, który chciałbym pokazać. Więc to mam nadzieję, że będzie ciekawe. A dziękuję bardzo i miłego weekendu.